Hello, my favorite students. Class B. It is my class and nice to meet you. And it is, of course, only online lesson, but still cieszę się, że mogę się z wami widzieć, chociażby i w ten sposób. I miss you. Tęsknię za wami. Moja klasa 4B. Moja klasa przede wszystkim 4B, ale też 4D i 4A. I witam się z wami wszystkimi teraz serdecznie. Zaczniemy naszą lekcję i wyobraźcie sobie, że jesteście w klasie i przygotujcie książki. Przygotujcie te książki, podręczniki, ćwiczenia. Przygotujcie ćwiczenia, przygotujcie długopisy i wasze zeszyty. So, open your books on page 84. Page 84 and write in your notebooks topic, the topic, my pet candle. Here you are, my pet candle. Piszecie temat w zeszycie. I pamiętajcie, to jest YouTube. Jeżeli będzie dla was coś za szybko, zawsze możesz zrobić stop, napisać i z powrotem mnie słuchać. Pamiętaj też o tym, że kiedyś wrócimy do szkoły i sprawdzę twój zeszyt. Więc proszę wszystkie notatki ładnie w zeszycie według tych wskazówek, które teraz usłyszycie, napisać, mieć, dobrze? I ładnie pisać w zeszycie. My pet candle. Mamy zadanie pierwsze. Exercise number one, page 84. Posłuchaj nagrania. Dopasuj wyrazy z ramki do części ciała stworzenia widocznego na obrazku obok. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Tutaj mamy takie śmieszne stworzonko. O, mam nadzieję, że to widzicie, trochę mi to trudno. Widzimy takie dziwne stworzonko, ma rogi, ma tutaj i ogon, i skrzydła, i takie dziwne stopy. No i sobie spróbujemy opisać to stworzonko za pomocą wyrazów z ramki, z zadania pierwszego, strona 84. Posłuchajcie. Hands. Eyes. Teeth. Feet, stop. Wings, skrzydła. Legs, nogi. I jeszcze raz powtórzcie za mną te wyrazy. Hands, eyes, teeth, feet, wings, legs. Bierzemy długopisy do rąk i piszemy jedynka. Szukamy jedynki na obrazku. Proszę bardzo, gdzie jest jedynka? Jedynka to będzie... Mamy już? Eyes. Zgadza się. Proszę napisać jedynka, eyes. Szukamy teraz dwójeczki. Dwójeczka, gdzie jest dwójeczka? Tutaj dwójeczka, nad dwójeczką jest taki wystający kieł. Co to będzie? Teeth, zęby. Teeth, dwójeczka. Teeth. Dalej mamy trójeczkę. Trójeczka. To chyba mamy już rozwiązane w podręczniku. Możecie przypisać, nawet zobaczcie. Hands. O, to stworzonko ma dosyć spore ręce. Big hands. Trójeczka. Hands. Rozglądamy się za czwórką. Czwórka. On, to stworzonko ma skrzydła. Czwórka to będzie wings. Skrzydła. Wings.
Mamy też piątkę. Szukamy. Piątka jest nad głową tego chłopca. Piątka to będzie... No prawie Was słyszę. Legs, of course. Very good. Legs. Please write it. Legs. Została nam tylko szóstka. A szóstka to są te jego wielkie stopy. Feet. Pamiętajcie, że jedna stopa to jest foot, a stopy to feet. A? Czyli mamy już wszystko. I dzisiaj poznacie takie słówka jak can i can't. Can't pochodzi od cannot. Mamy razem się pisze cannot, can't i słówko can. Tu możecie zobaczyć słówko can, tak, słówko can. Can to znaczy umiem, mogę, potrafię, umiem, a can't nie mogę i nie umiem, tak, can't. Jak powiedzieć na przykład, że umiem śpiewać? Bardzo łatwo. Wystarczy powiedzieć I can sing. Ja umiem śpiewać. I can sing. Jeżeli chcemy zapytać, umiesz śpiewać? To wystarczy, że to I zamienisz, no, podmiot, tak? Osobę zamienisz z can i zapytasz. Can you sing? Czy umiesz ty śpiewać? Can you sing? I odpowiedź jest yes, I can. Albo no, I can't. Yes, I can. Tak, ja umiem. No, I can't. Nie, ja nie umiem. I teraz zobaczymy, co to dziwne stworzonko z tymi skrzydłami potrafi, umie robić, a czego nie potrafi. Popatrzcie na exercise number 2 i posłuchajcie nagrania. Kando umie robić wiele rzeczy, czego jednak nie potrafi. CD 2, track 25. My pet Kando. He's got big hands and he can climb a tree. He's got big feet and he can swim in the sea. He's got big wings and he can fly to the sun. He's got big legs and he can jump and run. He's got big eyes and he can see at night. He's got big teeth and he can bite. He can do nearly everything, but he can't write or read or speak or count or do my sums right. Taki sympatyczny wierszyk i mamy napisać teraz, wy macie napisać, tak, w zeszytach, czego on, ten Kando, nie potrafi, nie umie robić. Teraz mnie zastopujecie, nie oszukujcie, napiszcie to sami, a za chwilę jak mnie odstopujecie, to sobie posłuchacie, jak powinno być i porównacie odpowiedzi. Czyli co robimy? Stop. Don't cheat. Stop. Nice to see you again. And now we'll check it. Your answers. Your answer. Answer, yes? Teraz sprawdzimy Waszą odpowiedź. Powinniście napisać to, co znajduje się w ostatniej zwrotce. Czyli... Kando can't write. Kando nie umie pisać. He can't read or speak. Nie umie czytać ani mówić lub mówić. He can't count. On nie umie liczyć. He can't do sums right. I nie umie dodawać. Tak właściwie. He can't do sums right. Jestem pewna, że udzieliliście właściwej odpowiedzi. Ale to nie koniec.
W zadaniu czwartym, exercise number 4, page 84, mamy przeczytać zdania o Kando i zdecydować, czy są prawdziwe, true, czy fałszywe. Nie musicie pisać. Teraz ja przeczytam to głośno. Wyobraźcie sobie, że jesteście w klasie i że będziecie mi głośno mówić true, prawda? Albo prawdziwe, albo false, fałszywe. Zaczynamy. Let's start. Kando can read. He can bite. He can't swim. He can't do sums. He can climb a tree. He can count. Sprawdzimy? He can read. False. No, he can't. He can bite. Gryźć. Yes, that's true. He can't swim. False. He can swim. He can't do sums. True. He can't. He can climb a tree. False. He can't climb a tree. He can count. It's false. He can't count. So, musicie zapamiętać, co znaczy can, co znaczy can't, jak mamy napisać zdanie twierdzące, że coś umiemy. Wystarczy, że dopiszemy jakiś czasownik, tak? Mamy tutaj sing, ale można w zamiast sing napisać cokolwiek innego. Can you swim? Can you run? Can you cook? Can you read? No i w jaki sposób zadajemy pytanie? Can you read? Can you write? Can you drive a car? I odpowiadamy na te pytania. Yes, I can. No, I can't. Dlatego teraz zrobicie zadanie piąte. To będzie ostatnie zadanie na tej lekcji, podczas tej lekcji. Macie wpisać, to jest zadanie piąte, exercise number 5, page 85, i macie 4 zadania, 4 zdania, gdzie trzeba pisać tylko can albo can't. Zróbcie to sami. Zastopujcie mnie. Please do stop. And don't cheat. Ok? So, I'll be with you in a moment. Bye! And now, we check your answers. Sprawdzimy wasze, sprawdzę wasze zadania, odpowiedzi, zdania. W pierwszym powinno być can you swim? Yes, I can. Po drugim, can you fly? No, I can't. W trzecim, Kando can't write. I w czwartym, Kando can climb a tree. I teraz, kochani, na dzisiaj to wszystko. Natomiast chciałabym, żebyście nie robili wszystkiego naraz. Dzisiaj popracowaliście w zeszycie, posłuchaliście sobie troszeczkę i chciałabym, abyście tak sami dla siebie napisali mi w zeszycie, no nie mi, tylko sobie w zeszycie, 5 rzeczy, które umiecie i 5 rzeczy, których nie umiecie. I to zrobicie teraz, zaraz po tym filmiku. Na przykład I can cook, umiem gotować, I can read, umiem czytać, I can run very fast, umiem bardzo szybko biec, ale czego nie umiem? I can't drive a car, nie umiem prowadzić samochodu, I can't sing, nie umiem śpiewać. Czyli macie wymyślić 5 takich czynności, które umiecie i 5 takich, które nie umiecie. Pamiętajcie, że can't piszemy
z takim tu przecinkiem, takim apostrofem, tak? I to zrobicie dzisiaj. Natomiast następnego dnia, na następnej lekcji, żeby nie wszystko naraz, bo macie dużo różnych innych przedmiotów, to następna lekcja będzie polegała na tym, że otworzysz sobie ćwiczenia na stronie 60. Wypełnisz całą tę kartkę ćwiczeń i jeżeli będziesz miał jakiekolwiek trudności z tymi ćwiczeniami, to wtedy otwierasz ten film jeszcze raz i korzystasz z czatu pod filmem, gdzie ja już tam będę siedzieć, dyżurować, a ty możesz mi zadać pytanie i powiedzieć: proszę pani, ja tutaj nie umiem tego napisać, nie znam tego słówka, proszę o wyjaśnienie, i ja wtedy będę ci odpowiadała. Jak skończysz tę stronę ćwiczeń, to zrób zdjęcie tej jednej strony ćwiczeń i wyślij mi to zdjęcie albo na pocztę naszą mailową, albo na mój numer telefonu, można też MMS-a wysłać, jak wolisz. Żebym ja wiedziała, że te ćwiczenia zrobiłeś, zrobiłaś, i wtedy postawię sobie plusika, jak wyślesz, że masz zrobione to zadanie i jest w porządku. A zeszyt notuj, prowadź notatki, bo ja wrócę do szkoły, ty wrócisz do szkoły i wtedy poproszę cię o ten zeszyt z tymi notatkami. Na dzisiaj to wszystko. Thank you very much. And see you soon. Goodbye, students!